my! Mieliśmy równe szanse, równe okazje jak i Pogoń. Oczywiście byliśmy stawiani w roli faworyta, ale to nie jest komfortowa sytuacja, bo dopisuje się nam 3 punkty przed meczem, a jak widać te mecze wcale nie są takie proste. Koniec końców udało nam się zdobyć 3 punkty, gra nie była idealna, natomiast liczy się zdobyć punktowo i z tego się cieszymy. A ty dopisujesz kolejną bramkę do swojego dorobku. Tak, cieszę się z tego bardzo, nie ukrywam, że jestem z tego rozliczany i chcę w ten sposób pomagać drużynie. Nie był łatwy, mieli poprzeczkę w pierwszej połowie, z pewnością czekali na swoje okazje, czyli kontry. My, tak mi się wydaje, że kontrolowaliśmy mecz i zasłużenie też wygraliśmy. Dla ciebie kolejny taki pozytyw to jest to, że wróciłeś do składu. Dużo chyba sił cię kosztowało to spotkanie. Tak, tak, dużo sił, szczególnie, że chciałem też pokazać swoje umiejętności, żeby zostać na dłużej w zespole w pierwszej jedenastce, więc z pewnością dużo sił, ale cieszymy się właśnie, że zwycięsko wychodzimy z tego starcia. Na koniec możemy powiedzieć chyba to, co śpiewaliście z kibicami. Mamy lidera w Szczecinie. Tak jest, no to jest bardzo, bardzo pozytywne i będzie to nas na pewno nakręcać na następne spotkania. Ta tabela jest tak spłaszczona, różnice punktowe są tak minimalne, że w zasadzie z kolejki na kolejkę te rotacje pomiędzy miejscami na pewno będą, więc nie ma co przywiązywać do tego aż tak dużej wagi, po prostu należy wygrywać mecz za meczem.